Nieodpowiedni ubiór operatorów przyczynia się do wzrostu zagrożeń związanych z urazami ciała. Sprawdź, o czym pamiętać w codziennej pracy z obróbką metali. Właściwe zabezpieczenie wzroku to jeden z elementów, dzięki któremu chronimy oczy przed drobinkami śrutu, opiłkami i kurzem. Pracownicy, którzy często się schylają, podnoszą i przenoszą detale w obrębie urządzeń, narażeni są na urazy głowy. Można się przed nimi ochronić, nosząc specjalny kask. W procesie obróbki metali ważna jest ochrona nóg. Dlatego warto zainwestować w obuwie ochronne z metalowymi lub kompozytowymi noskami. Kolejnym istotnym elementem są rękawice ochronne, które zabezpieczają ręce przed powierzchniowymi urazami skóry dłoni. Pamiętaj, żeby mieć dwa rodzaje rękawic do prac czystych i brudnych. Chcesz wiedzieć więcej na temat procesu śrutowania? Skontaktuj się z nami.